Cześć, dzisiaj jest dzień, w którym postanowiłam w końcu nagrać dla Was znowu vloga z udziałem koni. Bo wiem, że ogląda mnie bardzo dużo koniar i koniarzy i regularnie dostaję od Was prośby, żebym nagrała coś z końmi, o koniach, o jeździe konnej, cokolwiek, ale powiem Wam, że to są dla mnie najtrudniejsze filmy do nagrywania, gdyż ja do stajni jeżdżę praktycznie zawsze sama i nie ma mi kto pomóc, żebym, nie wiem, mnie nagrać na koniu, aparat mi ustawić, coś mi podtrzymać i tak dalej. W związku z tym nagrywanie z wszystkiego samemu jest dosyć ciężkie, jest to duże wyzwanie. Ale dziś postanowiłam to wyzwanie ponownie sobie rzucić i znowu prawdopodobnie będę jeździć na koniu, trzymając aparat w ten sposób jedną ręką lub też wieszając go na szyi. Mam nadzieję, że mi się to uda, że nic się nikomu nie stanie. Tak, i dzisiaj będzie inny vlog niż był poprzednio, zupełnie inny i będą też inne konie, a właściwie jeden koń w roli głównej. Nie będzie Gazellaha. Wiem, że dużo osób prosiło mnie, żebym nagrała coś znowu z Gazellahem. Niestety, ale z Gazellahem się widuję teraz sporo rzadziej, bo rzadziej bywam na działce. Ale od kilku miesięcy mam innego konia, z którym widuję się regularnie, tak dwa razy w tygodniu. Nazywa się Mediator, pseudonim Rudy, gdyż jest rudy. Jest kasztanowaty, bardzo fajny koń, pełnej krwi angielskiej. I jest to koń, którego ja współdzierżawię. Współdzierżawię go już od 7 miesięcy, więc całkiem nieźle, myślę, zdążyliśmy się poznać. Z mojej ręki nigdy mu się nie stała żadna krzywda, on też mi do tej pory nic na szczęście nie zrobił, także całkiem dobrze się dogadujemy. No i dzisiaj właśnie wybieram się znowu do stajni, bo jest znowu mój dzień jeździecki i zabieram aparat, żeby pokazać Wam Rudego, pokazać Wam stajnię oraz teren wokół tej stajni, który jest po prostu fantastyczny do jazdy. Otóż koń stoi w pensjonacie w Starej Miłosnej w szwadronie jazdy RP. Jest to ogromny ośrodek jeździecki, w którym są co najmniej cztery, jak nie więcej, co najmniej cztery stajnie, w których trenują osoby bardzo różne dyscypliny jeździeckie, natomiast domeną szwadronu jest WKKW, Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego, i przez to na terenie stajni, wokół stajni jest ogromny teren krosowo-stiplowy, na którym są bardzo różnorodne przeszkody właśnie terenowe oraz też całkiem sporo miejsca do jazdy, do galopu. Przy samym terenie stajni też przylega las, całkiem nawet spory las, więc terenów do jazdy jest naprawdę dużo, są bardzo różnorodne, dzięki czemu jazda mi się nie nudzi. Jeżeli chodzi o samego konia Rudego, to tak jak powiedziałam, jest to koń pełnej krwi angielskiej, który w młodości biegał na wyścigach konnych na Służewcu, biegał również w biegach przeszkodowych właśnie. W tym momencie on ma już skończone 12 lat i to nie jest koń, na którym będziemy startować jakieś tam wysokie konkursy, w ogóle nie mamy takiej ambicji, po prostu jeździmy dla przyjemności, natomiast koń właśnie bardzo lubi skakać i naprawdę bardzo chętnie zawsze skacze, bardzo rzadko zrzuca przeszkody i no zwyczajnie to lubi i to jest naprawdę fajne. Natomiast na dzisiejszej jeździe ja nie będę skakać niestety, gdyż ja skaczę zawsze pod okiem trenerki. No i dzisiaj akurat z trenerką nie będę jeździć, tylko samemu, a wiecie, no jeżdżenie i skakanie z aparatem na szyi czy w ręku po prostu nie wchodzi absolutnie w grę. Natomiast pokażę Wam tam po prostu to, co mi się uda nagrać. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodoba, że fajnie wyjdzie, no nie wiem, postaram się po prostu. Także to tyle tytułem wstępu. Ja już jestem przygotowana, już jestem w bryczesach i tak dalej, więc tylko łapię kluczyki i kilka innych rzeczy i jadę sobie samochodem właśnie do Starej Miłosnej. Jeszcze zanim wyjdę, to pokażę Wam mojego kota, właściwie kota mojej mamy, z którym mieszkam już od dłuższego czasu. Zobaczcie, jak sobie pięknie śpi. To jest Spiker. Spiker jest mieszanką norweskiego leśnego oraz syberyjskiego. Dobra, to jeżeli chodzi o kota, to na tyle, a ja już zakładam buty i lecę do stajni.
Jestem na miejscu, udało się dojechać 35 minut, 20 km od domu mam stajnię, tak by the way, także pół godziny jazdy to jest minimum. No i co, idziemy do stajni zobaczyć, jak tam się rudy miewa. Rudzio! Hej! Hej, koniu! O, daj buzi państwu, tak? Czas najpierw ubrać siebie, żebym już przy konie musiała tego robić. Moje sztyblety są tak brudne, że aż wstyd mi ich wam pokazywać, ale po prostu wiecie, że jak ktoś jeździ konno, to buty są najbardziej brudzącym się i narażonym na wszystko elementem. Tutaj mam moje czapsy oraz ostrogi. O sprzęcie jeździeckim zrobię wam jeszcze film, bo wiem, że bardzo prosiłyście, dlatego dzisiaj wam tylko tak pokazuję bardzo ogólnie. W ostrogach jeżdżę, bo Rudy potrzebuje, że tak powiem, mocniejszego bodźca. Jego właścicielka jest dużo jakby wyższa, silniejsza niż ja, także tym bardziej mocniejsze działanie łydki jest wskazane, aczkolwiek nie nadużywam tych ostróg, nie dziobię go cały czas, także nic się mu nie dzieje, Rudy jest przyzwyczajony właśnie do takiej pomocy jeździeckiej. Jest tutaj również sprzęt Rudego, który dzisiaj będę używać, pokażę wam tak od razu. I tutaj mamy przede wszystkim taką podkładkę żelową firmy Kiefer. I to jest podkładka, która po pierwsze bardzo amortyzuje, to jest taki gruby żel tutaj z wypustkami i ona pomaga też ułożyć się lepiej na grzbiecie konia, właśnie między siodłem a czaprakiem ją kładziemy. Jest tutaj akurat mój osobisty własny czaprak, który przywiozłam z działki, to jest Eskadron, już wam go pokazywałam w oddzielnym moim vlogu jeździeckim na temat sprzętu właśnie dla konia. Oczywiście jest też siodło, to jest Prestige, model Apallosa, rozmiar siedziska 18, czyli jest na mnie niestety trochę za duże, ale jestem do tego przyzwyczajona, jakoś bardzo mi to nie przeszkadza. Natomiast samo siodło jest bardzo wygodne, to jest siodło takie dosyć wszechstronne w sumie. Da się na nim i poskakać, tylko nie takie jakieś wielkie przeszkody i nadaje się do pracy ujeżdżeniowej. Ma dosyć duże tutaj klocki kolanowe, także fajne oparcie jest kolana, także mi ono odpowiada. Mogło być na mnie trochę mniejsze, ale przyzwyczaiłam się, także ważne, że koniowi w miarę odpowiada, nie leży mu na kłębie. Mam już na zewnątrz przygotowane wszystkie rzeczy do ubrania konia oraz do jego wyczyszczenia. Mam tutaj szczotki, mam tutaj ochraniacze skórzane na przód, kaloszki, ochraniacze na tył. Mam również nawet spray do sierści, proszę bardzo, elegancki. No siodło tutaj wam pokazywałam wszystko i mam tutaj również głównego zainteresowanego. Zobaczcie, jaki tu piękny fryz idzie. To jest Rudy, pokazuję wam go w całej okazałości. Oto jest wyjątkowo rudy konik, piękny. I jak się miewasz dzisiaj, co kochanie? Uśmiechnij się do kamery. Dobra, to koniec tego wdzięczenia się do kamery. Czas czyścić konia i go ubrać na jazdę. Tak? Jest godzina 19, najwyższy czas. A jeszcze tutaj mam coś. Jeszcze zanim przejdziemy, to mam tu cukieraska. Rudy uwielbia wszelkie łakocie. Po prostu łakocie to jest coś, co on może jeść kilogramami. Tak? Nie. Dobra, ubieram konia. Tak oto wygląda Rudzio, gotowy do jazdy, ubrany, czysty, tak, przystojniaczek, proszę bardzo. Już się niecierpliwi, bo trochę się muchy zaczynają, jak widzicie. Także ja już w takim razie po prostu wsiadam, tak? Jedziemy sobie. No i witam was z grzbietu. I tutaj mamy hipodrom, na którym się odbywają zawody skokowe, takie, gdzie są trybuny. Właśnie, jedziemy sobie w kierunku, po pierwsze w kierunku padoków, a po drugie w kierunku krosu.
jesteśmy na tak zwanym stiplu. Tor stiplowy, krosowy, taki duży, duży teren, gdzie mamy całkiem sporo miejsca do ewentualnego galopu. Mamy, w środku są padoki, tutaj jak widzicie, ogrodzone tu normalnie w ciągu dnia chodzą konie. A gdzieniegdzie są przeszkody różne, przez które można skakać oczywiście, jeżeli ktoś jest na takim poziomie, żeby je przeskoczyć, bo ja absolutnie jeszcze nie. Tutaj mamy pierwsze z takich przeszkód z żywopłotem i mamy nawet tutaj boisko, jakby ktoś chciał pograć. Idziemy delikatnym kusikiem. Tutaj mamy kolejną przeszkodę. I teraz dojeżdżamy do krosu oraz takiego parkuru zewnętrznego, gdzie są przeszkody i takie zwykłe drągi i przeszkody różne terenowe. I tutaj mamy na przykład również takie miejsce, gdzie można wjechać na koniu do wody, przejechać sobie, no zobaczcie, przez rzeczkę. I tutaj mamy takie różne tak zwane bankiety różne, żeby na nie wjechać, zjechać. I tutaj jest właśnie parkur przeszkodowy, różny. O. I tutaj jest, są sporo miejsc, jest różnych dojazdy, różnych ścieżek, miejsc do różnego właśnie treningu. Zobaczcie, tu można sobie wjechać, zjechać elegancko. Sobie jedziemy dalej jeszcze. I teraz tutaj mamy wjazd, już jeden z wielu, wjazd do lasu. I tu są fajne ścieżki, one są przeznaczone w zimie między innymi do biegania na nartach, ale oczywiście normalnie można tutaj sobie
i spacerować i przede wszystkim jeździć konno. O, grzyby jakieś są już. Elegancko. Mamy takie fajne ścieżki. Kupa. Jedziemy dalej. Teraz wyjechaliśmy na cross z powrotem, tylko że w inne miejsce. I tu znowu mamy przeszkody, zobaczcie, tutaj taka mniejsza, skakałam przez nią kiedyś. I tutaj różne, generalnie gdzieś tam między drzewami, taki jest w ogóle duży plac. I właśnie różne tam kłody, drzewa, pagórki też, żeby można było przez nie skakać. To normalnie na zawodach można skakać przez te przeszkody. WKKW właśnie. Pogalopowałam trochę na krosie, czego wam nie nagrałam, bo niestety na krosie już Rudego trzeba trzymać na dwóch wodzach. Nie, bo wolę sobie nie pozwolić na to, żeby koń mi gdzieś poniósł. To nie jest gazallach jednak. Natomiast teraz jeszcze jedziemy sobie na stępo kłusa do drugiego lasku, po drugiej stronie krosu. Tutaj też są bardzo fajne ścieżki, takie delikatnie pagórkowate. No jednak Rudy tutaj trochę zaczął galopować, także musiałam zrobić cięcie. Chwileczkę sobie pogalopowaliśmy przez górki, teraz jedziemy pod górę wzdłuż ogrodzenia. Jedziemy sobie przez lasek o zachodzie słońca, bo już jest po godzinie 20. Tak. Już wyjechaliśmy z lasu, żegnamy cross. Tutaj znowu mamy stajnię, blaszak tak zwany. I już wracamy sobie do stajenki. Dzień dobry. Jeszcze sobie zobaczcie, wjechaliśmy tutaj tylko na stępika, tak? Na ten, na parkour. Parkour, gdzie generalnie się nie jeździ, no ale stępa to ja mogę sobie przejechać, nic mi nie zrobi. Już jesteśmy blisko stajenki. O, mój samochodzik tutaj jest. Sobie stoi. Skoń jest stajenka. Pójdźmy wszyscy do stajenki. Okej, dojechaliśmy. Czas konia rozebrać. Po jeździe.
Napoimy konika, ponieważ wiecie co, nie ma dzisiaj wody w stajni. Nie wiem, co to się stało, ale trzeba sobie jakoś radzić. Tutaj mamy baniak, jest wanna. Niestety problem jest taki, że nie umyję koniowi nóg po jeździe, co mnie troszkę martwi, no ale nic nie zrobię. O, Rudzio jest pragniony, bo dzisiaj bardzo ciepło jest. Rudzio. Dobranoc, kochanie. Dobranoc. Tak? Już możesz odpoczywać, tak? Żegnamy się z Rudym. Co tam, kropeczka? Chcesz być we vlogu? Zostało tylko moje auto. Wszyscy już pojechali. Jestem ostatnia. No ale cóż. Było fajnie. No i cóż, to by było na tyle, jeżeli chodzi o mojego dzisiejszego vloga jeździeckiego, właśnie końskiego. Mam nadzieję, że Wam się podobał. No, nagrałam to, co mogłam nagrać bez pomocy nikogo innego, także myślę, że chyba wyszło całkiem okej. I jeszcze chciałabym oczywiście nagrać co najmniej jeszcze jeden film z Rudym. Tym razem, jak będę miała trening z trenerką, to poproszę ją, żeby ona pomogła mi troszkę nagrać mojej jazdy właśnie na koniu, bo tak dzisiaj no to musiałam właśnie w stępie i kłusie po prostu trzymać kamerę jedną ręką i to jest jednak spore ograniczenie i też pewne ryzyko, także dobra. Kończę, bo już mi całkowicie bateria pada. Koniecznie dajcie kciuka w górę, dajcie znać, co byście chciały jeszcze oglądać, jeżeli chodzi o filmy właśnie na temat koni. Zadawajcie w komentarzach pytania do Q&A na temat koni, bo co najmniej takie jedno się pojawi. No i żegnam się z Wami. Dzięki wielkie za uwagę i do następnego. Pa, pa.